Czyli... O tak. Dzień dobry widzowie, witajcie w nowym filmie. Jak widzicie, dzisiaj mamy paczkę. Paczka zawiera pająka, to na pewno. Paczka jest od Macieja, i który to wysłał do mnie pająka w zamian za potem spreparowanie tego pająka, także myślę, że uczciwy deal. Jaki to pająk i co to w ogóle jest i co tu się dzieje, bo paczka, co ciekawe, jest dość ciężka, tak waży solidne 3 kilo, tak na moje oko, więc ja nie mam pojęcia, co tam jest jeszcze w środku, ponoć jakiś kamień z kopalni. Zobaczymy. Ale to jest jeszcze nie wszystko, bo patrzcie. Mam jeszcze drugą paczuchę, którą chciałbym wam pokazać w ramach ciekawostki i w ramach takiego pokazania wam mojego punktu widzenia, nie? Także zobaczmy, co my tu mamy. To tak jak mówiłem, tą paczuszką zajmiemy się później. Na początek obczajcie, co zamówiłem. To jest paczka, która przyszła do mnie z jakiegoś sklepu florystycznego. I co ja tu mam? Tam, da, da, da. Tak jest. Tutaj przeciwnicy sztucznych roślin w terrarium, proszę, niech zamkną oczy, bo to są sceny drastyczne. Słuchajcie, ja zamówiłem sobie sztuczne tilancje. Dlaczego? Mój punkt widzenia jest taki, że ja ogólnie no, nie za bardzo przepadam faktycznie za sztucznymi roślinkami w terrarium, takimi ordynarnymi, nie, że to widzę, że to jest sztuczne i taki kicz trochę. Ale tilancje jako jedyne takie kwiatki, które tutaj właśnie widzicie, są wykonane na tyle fajnie, że je bez problemu można do terrarium wsadzić i one faktycznie wyglądają no, jak żywe rośliny. Może nie wyglądają dokładnie jak żywe rośliny, czyli no nie wiem, nie są tak super omszone, tak wycackane, jak matka natura je tam stworzy, ale i tak są spoko. I naprawdę tilancje to jest jedyny rodzaj roślin, jaki mogę wsadzać do terrarium ze sztucznych roślinek, więc no dajcie mi znać, co wy sądzicie. No wiem, że tutaj Andrzej zaraz będzie hejtował z ósmej łapy, że jak to hurdur, sztuczne rośliny, robię rewolucję. Natomiast według mnie naprawdę są spoko i są fajnie wykonane i jeszcze przyjdą do mnie inne, więc będziemy to sobie tutaj aranżować. To jest tak w ramach ciekawostki, właśnie w ramach tego no, pokazania wam punktu widzenia. Zresztą ja mam dwie sztuczne tilancje w terrarium. Ja mogę wam je nawet pokazać. Pierwsza tilancja sztuczna znajduje się w tym terrarium, które jest wam znane. Jest to terrarium z dorosłą samicą Acanthoscuria ganiculata, czyli ptasznika białokolanowego. No i tak jak widzicie, ona tu jest. A co prawda jest trochę zasypana, no bo ten ptasznik tutaj przewrócił to terrarium praktycznie do góry nogami. Natomiast jak widzicie, no serio nie wygląda to źle i nie ma jakiejś tragedii. Natomiast druga tilancja jest tutaj i ona jest już totalnie zakopana. Ona jest taka trochę czerwonawa taka. Z tyłu tam siedzi dorosła samica, znaczy chyba dorosła, Pamphubeteus antinous sp. Big Black. Jako tako to wygląda, no dobra, jest zakopana, no ale coś tam widać jednak. Więc mi się wydaje, że to są takie roślinki, które no bez problemu w terrarium można dać i nie będzie kiczu. W ogóle zapomniałem posprzątać tego odnóża po samcu. Dobra, potem posprzątam. Sztuczne roślinki na przykład też mam tutaj. To jest terrarium Zephebopus murinus. No, też nie ma tragedii, ale no już tutaj widać, że to są sztuczne, nie trochę kicz. Ale nie zmieniam, no bo to terrarium jest już praktycznie przez nią zaaranżowane, także nie będę tutaj tego już zmieniał. Jak sami widzicie, takie sztuczne roślinki mogą być bez problemu substytutem roślin żywych, no tylko, że muszą być jakoś tak wykonane, nie? Żeby tragedii nie było. Okej, druga paczucha. Ta paczucha jest, słuchajcie, od Macieja, który do mnie napisał, że ma dorosłego samca Psalmopeus irminia. No a że ja mam dorosłą samicę, która jest wielka i która jest dość taka napchana, no to wysłał mi paczkę. I ja tę paczkę otworzyłem, ona była już otwierana, bo musiałem sprawdzić, czy pająk żyje. Dosłownie tam parę godzin temu. Pająk żyje, bez problemu i przeżył, bo paczka szła dość szybko. Zaraz go sobie wyciągniemy, obejrzymy oczywiście pod makro, bo to jest samce Psalmopeus irminiae się wyglądają trochę jak wycior do lufy. Ale oprócz tego, bo ja się nie spodziewałem, nie? Tego jak odebrałem paczkę i ona tak, no mówię, waży solidne kilka kilo, to się nie spodziewałem, bo myślałem, że w środku jest tylko pająk, ale tak jak widzę, to tu jest tak. Taka fajna włóknina, jakbym to nazwał. O matko, nie pamiętam, to takie długie włókna kokosowe jakby, nie? Coś takiego, albo jakieś palmowe. W każdym razie fajne, to jest fajne na kryjówy. Co my tu jeszcze mamy? Wow, aha, czyli to jest najcięższe. To waży strasznie, strasznie dużo. Dobra, może nawet z 5 kilo. Mamy też skrawki tub korkowych i to takie fajniutkie całkiem. Dobra, przydadzą się do aranżacji, a to? A to nie wiem, co to. Żeby tego nie uszkodzić skalpelem, nie? Ciekawe, co to jest. Łomatko, a zestaw pęset, ojej, 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 tak, bo ja mam mało pęset. Nie no, bardzo dziękuję, szczególnie ta jest fajna. Szczególnie ta, widzicie, to jest z taką płaską końcóweczką, także bardzo przyjemna pęsetka. Mamy też
A, takie sprytne, które samo, jakby samozaciskowe. Dobra, takich nie miałem faktycznie. No i jedna zakrzywiona, jedna prosta. Super, bardzo się przyda to na pewno. Szczególnie te samozaciskowe i te płaskie. No i jeszcze to zostało, nie? To sobie odłóżmy na bok. Słuchajcie, to jest ponoć jakiś kamień z kopalni. Nie mam pojęcia jaki, ale waży swoje. Ja się muszę dopytać, co to będzie za kamień. Wow, ale ładny ty. Ej, no piękny. Słuchajcie. Strasznie ładne to jest. To by się nadawało do jakiegoś, ale widać elegancko strukturę taką płatową, nie? No. Elegancki. Ja nie wiem do czego to wykorzystam. Do czegoś to wykorzystamy, ale to jest tak wielkie i tak ciężkie. No zobaczymy, nie? Natomiast jako sam eksponat, mega spoko. Bardzo fajne. Bardzo dziękuję. No dobra, to przejdźmy do pająka. Ja tu mu stworzyłem takie bardzo prowizoryczne terrarium, notabene z tego kawałka tuby korkowej, które też dostałem. No i wiecie, to jest serio tymczasowy domek dla niego, więc potem go myślę, że podamy samicy. Tylko że samicę jeszcze my chyba będę musiał troszkę podkarmić. Pająk śmigaluzem, to od razu mówię. O, właśnie. No hello. I teraz tak. Czym to w zasadzie jest? Jak widzicie, to jest takie. No, szare, trochę pomarańczowego, włochate, w sumie nic specjalnego. Nie, no tak naprawdę ten samczyk jest bardzo fajny. Bardzo ładne są te pająki. I jest to, tak jak wspomniałem, Psalmopeus irminie, czyli. Ło, no hello. Czyli. O, ale szybciachny. Houston, mamy problem, bo pająk jest, widzicie? O, tam łazi. No, wyjdzie nam na stół, czy nie? Jeszcze zleciał, super. A teraz łazi. Ja pierdzielę, jakie to jest szybkie. No nie, wlazł pod szafkę, najgorzej. No dobra, to teraz kombinujemy, jak go stamtąd wyciągnąć i gdzie on w ogóle jest. Gdzie ty jesteś? O, jest. Jest. Widzicie? Łazi. Jak się wcisnął tam pod to? Nie lubię takiej zabawy z pająkami. Uciekający pająk wygląda właśnie tak. Dobra, nie ruszaj się. I teraz bierzemy pudełeczko. Udało się. Uff. Dobra. Dobra, mamy dziada. Mam nadzieję, że już drugi raz nie zwieje, bo mi się już nie chce go ganiać. No pajączek wygląda tak, jak widzicie, jest całkiem ładny. No tylko że no to jest dorosły samiec, nie? Jakby on już długo nie pożyje. Jest to, tak jak mówiłem, Psalmopeus irminie, czyli ptasznik wenezuelski. Tu gdzieś dam wam przebitkę na moją samicę. Widzieliście go? Jaki cwaniak mały, jak się stawia. I tylko tutaj helicerami rusza. No. Straszny wariat z niego. Ewidentnie nie podoba mu się tutaj, co się tutaj dzieje. Normalnie nerwus. Jest wkurzony zdecydowanie, dlatego przenosimy go szybko do pojemnika i może uda się nagrać jakieś makro. Zobaczymy. Przykrywka w pogotowiu. Robimy hop, cyk, popychamy pęsetką. No, idziemy. Nie, nie wychodzisz, ziomek. O, no i pięknie. No i proszę bardzo. Operacja zakończona sukcesem. Pająk jest już w pojemniku. A wypadałoby jeszcze zrobić dziurki w tym pojemniku. No, i tak to wygląda. Także z dorosłymi samcami, jak widzicie, jest zabawa, bo one biegają po prostu. I spróbujemy teraz pokazać go trochę na makro. Może on nie wyjdzie. No i taki właśnie on jest. Jak widzicie, bardzo, bardzo puszysty pająk. Sery wygląda jak wycior do lufy. Tutaj są te charakterystyczne ornamenciki, które też mają samice, tylko że w dużo, dużo większej skali jakby. I po prostu u samic to wygląda ładnie. Zresztą, no tutaj u tego gatunku występuje dymorfizm płciowy, i to taki dość solidny. Tam widzicie bulbusy. O.
Oj nie, bo on już chce wychodzić, niedobrze. Nie no, pajączek jest ładny, nie można mu zarzucić, że jest brzydki czy coś, nie? Szczególnie właśnie z tymi ornamencikami. Fajny, fajny pająk. Oby go samica tylko nie zżarła, to bo wtedy by był przypał. I wtedy musiałbym jakąś rekompensatę tutaj robić. I te tylne nóżki, które są tak bardzo puszyste. Super, skoro mamy już ogarniętego dorosłego samca, to myślę, że jeszcze mogę wam pokazać samicę. To zobaczycie, jaki jest dymorfizm płciowy u tego pająka. Ogólnie on jest uznawany za szybkiego i skocznego i kiedyś tam nagrałem odcinek, w którym dość obszernie go opisuję. I tam zalecałem go nawet na pierwszego. I w sumie zdania do tej pory nie zmieniam, bo no co prawda pajączek jest faktycznie szybki, natomiast jest przepiękny i też nie jest jakiś taki bardzo no porywczy, tak? Okej, zdarzają się osobniki, że będą bronić swojego gniazda, co jest zresztą naturalną rzeczą, że będą bronić swojego, ale serio, to nie jest jakiś tam ogromny diabełek, więc jak najbardziej nadal polecam. Oczywiście zwijał mi znowu przed chwilą, więc trzeba go z powrotem tutaj, no dobra, dobra, już się nie denerwuj się, no gościu, że nic ci, nie chcę ci krzywdy zrobić, ty, wyluzuj. Serio, chillerka. Nie wychodź, nie, nie. No i tak jak obiecałem, sprawdźmy jeszcze, może dorosła samica do nas wyjdzie, jak ją trochę karaczankiem zanęcę. Weźmiemy takiego tłustego, soczystego, dorosłego turasa. No hej. Aha, i zostało mi pół turka w pensecie. Ej, ty. Tu jest jeszcze połowa, gościu. Chociaż tyle dobrze, że jeść chcę. Podsumowując, mamy dorosłego, naburmuszonego samca, mamy dorosłą, żartą samicę, a że do tanga trzeba dwojga, my tą dwójkę mamy, no to można spróbować je dopuścić, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oby tylko samica nie zżarła samca, trzeba trzymać kciuki. No i to na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście tam nie zapomnijcie o tych subach, nie? I tych rzeczach podobnych. A my się widzimy w kolejnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!